Aqua Świat. Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie. Dzisiaj pokażę wam kilka zbliżeń z mojego akwarium. Proszę bardzo. Słuchajcie, cały czas mam problem z tymi glonami nitkowatymi, bo to już można tak powiedzieć nie meszek, tylko to są glony nitkowate. I tutaj na tych zbliżeniach możecie je zobaczyć. Widzicie tutaj na Sagitarii będą później na Ludwigi Mini będą na aromatice, będą na lobeli, no konkretnie to są one praktycznie na każdej jednej roślince. Tutaj na lobeli widzicie nie dosyć, że mamy te glony nitkowate, to jeszcze mam zielenice punktowe, ale większość tych zielenic punktowych, które tu na tej lobeli są, to one jeszcze są z akwarium z poprzedniej aranżacji. Jest też tych nitek troszeczkę na tym węglu. No, i cały czas z tym walczę. Ostatnio robiłem sobie testy wody w środę. Ten film był nagrywany w sobotę po podmianie wody. W środę testy robiłem. Wyszło mi wapnia 70, magnezu wyszło 12. Azotu miałem 25, fosforu miałem 1,5, potasu było 25, i żelazo było 0,2. Podbiłem troszeczkę magnez, żeby tam wyrównać z wapniem, i tyle. Fosforu nie podbijałem, było go półtora, więc no też było go akurat. Jeśli chodzi o stosunek do azotu, nie było on no, oczywiście dzisiaj do jednego, ale ja tutaj cały czas przypominam, że ja mam ziemię ogrodową i tego fosforu w tej ziemi, w tym podłożu jest wystarczająco. Przynajmniej to jest takie moje zdanie. Jest tego fosforu wystarczająco dla roślin. Tutaj jest większość, to są same rośliny łodygowe, bo także no one ten fosfor z tego podłoża ciągną. E, robiłem podmianę w sobotę, podmieniłem e, jeszcze 50% wody, już wodą tą destylowaną, druga podmiana z kwaldropem. Na 20 litrów wody tej demineralizowanej e, podałem 12 ml kwaldropa, quad, mineralizatora. Tak mi wyszło z kalkulatora Qualdropu, żeby mieć twardość około 6. Także no, idziemy może w dobrym kierunku, może się tych nitek jakoś pozbędziemy. Nie chcę jeszcze tutaj żadnej chemii stosować, bo to jest świeże akwarium. Cały czas leje, oczywiście bakterie te wpłynie. Zasilam tutaj te bakterie, żeby się szybciej rozwinęły w tym podłożu, bo to jest najważniejsze. No i może, może będzie dobrze. Zobaczymy. Była pierwsza przycinka roślin też, bo już niektóre rośliny wymagały, zwłaszcza ta Ludwigia Mini RED i z tyłu tam kolorata. One już wymagały tutaj przycinki. Duży heniu też troszeczkę już tak powystrzelał, więc go wyrównałem kępkę Nie jest OK. Taka krótka aktualizacja dzisiaj. Staram się te filmy częściej troszeczkę wrzucać, żebym był na tym YouTubie. Oglądałem też Wasze filmy, miałem sporo zaległości. Widzę, że troszeczkę takich znaczy takich, że zale, zaległe filmy, może nie tak, może widzę, że z powrotem filmy niektórych osób wracają. Fajnie jest to oglądać, tam gdzieś w przerwie, w pracy coś tam się zawsze luknie. Eee, dobra, byłoby chyba na tyle. Na nie. Dzisiaj jest niedziela, wczoraj podmianę robiłem, dzisiaj miałem robić testy, ale mieliśmy wycieczkę i, i, i testy muszą poczekać do jutra, co tutaj w tej wodzie siedzi po podmianie. Eee, dobra, to byłoby na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich i do następnego filmu Aqua Świat.